tutaj w Šiauliai na Litwie podczas misji Baltic Air Policing. Moim zadaniem jest głównie skupiać się na odstraszaniu ptaków. To jest nasze zadanie. Chronić samolotki i ludzkie życie. Żeby być dobrym sokolnikiem, na pewno trzeba wyczucia i empatii. Porozumiewamy się w zasadzie bez słów. Robią swoją robotę i każdy robi to inaczej. Ważne, że działają skutecznie i płoszą ptaki. Dawaj, hej, op! Sokoły, których tu używam, sokoły rarogi oraz jastrzębie, są naturalnymi wrogami dzikich ptaków. Sokoły, których używam, sokoły są porównywalnie do fighterów, do myśliwców bojowych. Są bardzo szybkie, bardzo zwrotne, nabierają bardzo dużo, duży pułap. Przy tym są oczywiście zabójcze. Jeżeli ludzie widzą, czy myślą o drapieżnikach, ptakach drapieżnych, to myślę, że to tylko jest maszyna do zabijania. To tak naprawdę, jeżeli się przebywa z nimi, to no to bywa naprawdę nie takie proste. Potrafią być opiekuńcze, potrafią być współpracować ze sobą, współpracować z człowiekiem, jak tu w przypadku sokolnictwa. Myślę, to czyni ich bardzo wyjątkowymi zwierzętami.